Witajcie kochani, tu Adrianna i dziś zapraszam Was na film podsumowujący 2018 rok. Przedstawię Wam moich wielkich ulubieńców tamtego roku. Tak, zdaję sobie sprawę, że jestem ostatnią osobą, która robi tego typu film. W dzisiejszym filmie pojawią się zarówno kosmetyki, jak i pielęgnacja, muzyka, książki, seriale. Wszystko na punkcie czego oszalałam w tamtym roku. Produkty, które Wam pokażę, to nie są zwykli ulubieńcy. To jest coś, co wymiatało rzeczy, bez których teraz nie wyobrażam sobie swojego codziennego życia. A jeżeli chodzi o kosmetyki, to kosmetyki, które mam zamiar kupować. I nie potrzebuję już testować niczego innego, bo to jest świetne. Tak więc kciuki w górę i ruszamy! Pierwszym i moim największym ulubieńcem jest krem granatowy marki Cores. Jest to krem nawilżający do cery mieszanej i tłustej. I to jest fantastyczne, dlatego że zazwyczaj kremy do cery tłustej i mieszanej są wysuszające, co tylko powoduje, że ta skóra produkuje jeszcze więcej olejków i robi się jeszcze bardziej tłusta i świecąca. Nie o to mi chodzi. A ten krem dostarcza składniki nawilżające, ale dostosowane do tego typu cer. A do tego jest produktem naturalnym, co wydaje mi się ogromną zaletą, dlatego że nie sztuka jest zapchać nasze pory, ale spowodować, że będą lepiej działały. Ja ten krem stosuję zawsze na dzień i zauważyłam, że moja cera dużo mniej się przetłuszcza. Jednocześnie nie jest podrażniona ani przesuszona, tak jak była, kiedy używałam innych kremów do cery tłustej i mieszanej. I to jest już chyba mój trzeci słoiczek. Jest fenomenalny, jeżeli macie cerę tłustą albo mieszaną, to naprawdę rekomenduję Wam go spróbować. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to nie mam ich dużo, ale na pewno moim wielkim ulubieńcem jest paletka Sultry od Anastasii Beverly Hills. Rzeczywiście przyznaję, cienio od Anastazji są fenomenalne. Zacznijmy od opakowania, ok? Spójrzmy tylko na to opakowanie. Ono jest przepiękne, to jest naprawdę brokat. I do tego ono się tak nie niszczy. To nie jest tak, że to opakowanie wygląda tragicznie już po miesiącu. No nie, trochę się niszczy. Dobra, odwołuję. Ale i tak jest piękne. Lustereczko jest. I cienie są piękne. Kolory są przecudowne. Trwałość, jakość, wszystko jest świetne. Żadna paletka, którą wypróbowałam w tym roku, nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak ta. I z powodzeniem mogę stwierdzić, że w swoim makijażu mogłabym używać tylko tego produktu i byłoby wystarczająco. Zrobiłabym tym makijaż dzienny, wieczorowy. Szkoda słów. Fantastycznie. Fantastyczna paletka. Kolejny kosmetyk pochodzi z marki Huda Beauty. Ten sypki puder, o Jezu, zaraz mi się wszystko wysypie, jest najlepszym sypkim pudrem, jakiego używałam. Fantastycznie nadaje się do bakingu. Jest całkiem nieźle kryjący, a to jest dość niespotykane w przypadku sypkich pudrów. Przepięknie pachnie. Nie wiem, czy to jest zdrowe, że tego typu produkt pachnie, ale on pachnie i pachnie bardzo ładnie. Jest super zmielony, bardzo matujący, zdecydowanie przedłuża trwałość makijażu, a do tego daje skórze taki efekt Photoshopa, która po prostu wydaje się być taka wyidealizowana. Ja mam swój w odcieniu Banana Bread, ale na pewno kupię jeszcze jaśniejsze, żeby jeszcze fajniej służył mi do bakingu i jestem w tym produkcie zakochana. I z produktów do makijażu mam Wam jeszcze do pokazania dwie pomadki, matowe oczywiście. Pierwsza pomadka jest to taka świeżynka, czyli ta czekoladowa seria pomadek od L'Oreal. Powiem Wam, że ja już te pomadki widziałam na Sycylii, jak byłam na wakacjach i zakochałam się w nich. Natomiast były wszystkie wykupione, wszystkie kolory, były tylko testery. I z niecierpliwością czekałam, aż wejdą do Polski. Nie wiedziałam, czy wejdą. Weszły, super. Jak widziałam na Instagramie, dużo influencerek dostało te pomadki, ja nie dostałam tych pomadek, więc czekałam, aż pojawią się w Rossmanie. A i kiedy pojawiły się, to zniknęły wszystkie kolory, momentalnie. Nic nie mogłam dostać, ale ostatnio wreszcie znalazłam więcej tych pomadek u siebie w Rossmanie i zakochałam się w nich. Po pierwsze dlatego, że pachną przepięknie. Pachną tak czekoladowo, trochę taką chemiczną czekoladą. Ale i tak pięknie. Cudowne odcienie, tutaj chyba nic nie muszę mówić, po prostu przepiękne są te odcienie. Opakowanie też spoko. I przede wszystkim są bardzo trwałe. Dosłownie tak trwałe, że naprawdę kilka razy porządnie musimy przetrzeć te usta, żeby pozbyć się tej pomadki. I jak poszłam pod prysznic, chciałam zmyć cały makijaż, nałożyłam swój ulubiony żel, myję twarz, wychodzę, wycieram się, jestem szczęśliwa, staję przed lustrem, chcę myć zęby i ta pomadka prawie w niezmienionej formie jest na moich ustach, więc musiałam porządnie nie zmywać ją jeszcze płynem micelarnym, a tak naprawdę najlepiej sprawdzi się do tego płyn dwufazowy, ale jest świetna, więc jeżeli uda Wam się ją dorwać, to polecam. I równie przyjemnie używało mi się w tym roku matowych pomadek od Kat Von D. Również bardzo ładne odcienie, również są trwałe, ale dużo łatwiej się nakładają, dużo łatwiej się zmywają, do tego dużo przyjemniej nosi się je na ustach, nie są tak wysuszające. Więc jeżeli szukacie matowych pomadek, które będą miały piękne odcienie, piękną trwałość, ale jednocześnie nie zrobią Wam masakry na ustach, to Kat Von D naprawdę mogą
mogłabym polecić. I z kosmetyków to już wszystko. Przejdziemy do tych bardziej kulturalnych, moim zdaniem ciekawszych rzeczy. Jak widzicie, ja naprawdę tych kosmetyków nie miałam tak dużo, bo było sporo fajnych rzeczy, które spodobały mi się w tamtym roku, ale to nie było to. To nie było to, jak te kosmetyki, czyli takie najlepsze produkty. Ale przejdźmy może do muzyki, która rozkochała mnie w tamtym roku. Po pierwsze, powrót mojej ukochanej Miley i Nothing Breaks Like a Heart. The Weeknd z piosenką Privilege. Clean Bandit, Baby. A także mnóstwo innych, na przykład Selena Gomez, Back to You. Długo by wymieniać. Jeżeli chodzi o seriale, to z ręką na sercu mogę wam polecić The Office, Biuro. Jak zaczęliśmy z Patrykiem oglądać na początku grudnia, tak i już jesteśmy w 7. sezonie, oglądamy codziennie po 6 odcinków. Biuro jest to serial o perypetiach pracowników właśnie biura, ale tam się dzieją takie rzeczy, że aż ciężko opowiedzieć. Tak więc, jeżeli szukacie śmiesznego, ale tak naprawdę śmiesznego serialu na wieczór, na odmóżdżenie, odpoczynek, to naprawdę polecam wam The Office, obejrzyjcie, a nie pożałujecie. Filmów chyba żadnych nie mam. Nie. Ten rok upłynął mi także pod znakiem czytania książek. Przeczytałam mnóstwo książek, ale są dwie książki, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Po pierwsze, już po prostu pewnie uszy wam więdną, kiedy to słyszycie. Jeżyc jada! Tak! Powiedziałam to po raz 500 w moim filmiku. Co filmik gadam o Jeżyc jadzie? Cudowna seria książek pisana przez Małgorzatę Musierowicz, opowiadająca o przygodach rodziny Borejko i ich przyjaciół. Nie dość, że jest to książka bardzo ciepła, taki plaster na serce. To jeszcze do tego jest mądra, życiowa. Jak czytam tą książkę, to dosłownie czuję się, jakby mnie ktoś tulił na dobranoc. Jeżeli potrzebujecie, żeby was ktoś przytulił na dobranoc, to polecam wam Jeżyc jadę. Zakochacie się. Ja się zakochałam. I ostatnia książka, którą chciałabym wam pokazać, jest to Marzyciel. W tej książce jest wszystko to, co lubię. Jest magia, są zaginione krainy, jest miłość, jest tajemnica. Jak widzicie, nie za bardzo umiem opowiadać o książkach. Nie chcę też mówić za dużo, żeby nie spoilerować. Po prostu przeczytajcie, okej? Po prostu przeczytajcie. Ta książka ma 500 stron, a czyta się ją w 3 dni, bo jest tak ciekawa, tak fantastyczna, po prostu siedzicie, bierzecie tą książkę, czytacie i jesteście w innym świecie. Profesjonalna recenzja książek według Dusi. To chyba wszystko. Nie jest tego zbyt dużo. Zdecydowanie nie. Ale za to macie pewność, że to naprawdę są moi gigantyczni ulubieńcy. Bardzo bym was prosiła, żebyście napisali mi w komentarzu jedną rzecz, w której zakochaliście się w 2018 roku. Bardzo chętnie poczytam, może znajdę jeszcze jakiegoś ulubieńca dla siebie. Jeżeli ten film wam się spodobał, proszę o kciuka w górę, subskrypcję. No i widzimy się już niedługo. Buziaki, pa pa i do zobaczenia.